Cześć kochani, dziś przychodzę do Was z recenzją pędli firmy Nanshi. Wyglądają one w ten sposób. Ja mam tutaj pędzle do makijażu twarzy oraz ich gąbeczkę, która jest już, jak widzicie, rozpakowana i mokra jest, więc przepraszam od razu z góry za objętość, ale również chciałam Wam coś o tej gąbeczce powiedzieć, więc stwierdziłam, że ją przetestuję. Firma Nanshi jest to firma, która znana jest z Wielkiej Brytanii, ale pojawia się bardzo często już u nas w Polsce, na różnych stronach internetowych. Ja Wam podam strony, w których możecie ją znaleźć i niedługo będzie również na Lady Makeup. Jest to firma, która produkuje pędzle z włosia syntetycznego. Ja już miałam okazję je przetestować, były kilka razy myte, więc cokolwiek będę mogła Wam o nich powiedzieć. Jak widzicie, pędzle przychodzą bardzo, ale to bardzo ładnie zapakowane. One tutaj mają jeszcze taką przykrywkę. Jak widzicie, naprawdę nic się z tymi pędzlami nie dzieje. Opakowanie jest bardzo fajne, pędzle wykonane są również bardzo ładnie i jak widać tutaj nic nam nie odpada. Ja je myłam już, tak jak mówiłam, 3 razy i żaden włosek z nich mi nie odpadł, więc to jest naprawdę, naprawdę super. Także po kolei będę Wam mówiła, jak sprawdzały mi się te pędzelki. Może zacznijmy od pierwszego. Pierwszym pędzelkiem, o którym cokolwiek Wam opowiem, to jest numerek P01. Jest to pędzelek do nakładania kosmetyków o płynnej lub kremowej konsystencji do korektora na jakieś tam nasze niedoskonałości. I powiem Wam, że on mi się sprawdza naprawdę fajnie. Jestem zadowolona, nic tutaj nam nie ucieka, wszystko jest bardzo dobrze wykonane, także wielki plus. I kolejnym pędzelkiem, który Wam pokażę, będzie to pędzelek o numerku F01 do nakładania podkładu i pudru mineralnego. I on jest z dwukrotnego włosia. Tutaj jak widzicie, włosie jest przycięte na płasko, także naprawdę to jest taki flat top, więc naprawdę fajnie się nakłada. Ja powiem Wam, że nigdy nie nakładałam podkładu pędzelkiem i było mi strasznie dziwnie i ciężko mi się przyzwyczaić, bo ja zawsze to robiłam gąbeczką, ale powiem Wam, że się to naprawdę całkiem fajnie. I kolejny jest numerek R01. Jest to pędzelek do podkładu, różu i bronzera. Jak widzicie, on tutaj jest już okrągły. To są pędzelki bardzo, bardzo zbite, jak możecie zobaczyć. I on jest najbardziej taki idealny do nakładania kosmetyków prasowanych, sypkich i mineralnych. Kolejnym pędzelkiem jest FA01. Idealny do konturowania twarzy. Jak widzicie, on jest tak dość specyficznie przycięty, nie na prosto, tylko tak troszeczkę leci na ukos. Jest dość zbity również, jak możecie zobaczyć. Ostatni już z pędzelków, który mam Wam do pokazania, to jest A01 do różu i bronzera. Można też nim nakładać rozświetlacz. On wygląda w ten sposób, jest tutaj taki bardziej płaski. Również wszystko się trzyma idealnie. I powiem Wam, że bronzer nakłada się nim naprawdę świetnie. Ja różu nim nie nakładałam, co prawda, ale bronzer naprawdę idealnie. Także jeśli szukacie fajnego pędzelka do nakładania bronzeru, to myślę, że to będzie pędzelek dla Was. Powiem Wam, że cena takich pędzli wynosi 179 zł, czyli myślę, że jak za 5 naprawdę fajnie wykonanych pędzli to jest niedużo. Dla osób, które szukają takich już lepszych pędzli, myślę, że to będzie fajna alternatywa. Ja nie wiem, jak sprawdzają się te do nakładania cieni, ale te naprawdę mogę Wam polecić. I tutaj już Wam powiem coś o tej gąbeczce Nanshi. Tutaj producent mówi nam, że ona nie zawiera lateksu, więc naprawdę fajnie. Mi się bardzo dobrze nakładają podkład. Ja uwielbiam nakładać właśnie takimi produktami podkład. Ja nigdy, tak jak mówię, nie używałam pędzli, palcami też nie do końca lubię, bo wtedy czuję się taka brudna. Ja wiem, że to może dziwne, ale naprawdę. Także bardzo się ucieszyłam, jak dostałam tą gąbeczkę, bo wiedziałam, że to będzie zamiennik tej mojej różowej. I powiem Wam, że ona jest dużo lepsza od tamtej, co miałam, bo jest bardziej mięciutka. Tamta była taka dość twarda i no dobrze mi się nią nakładało podkład, aczkolwiek trzeba było ją tak bardziej dociskać i była mniej elastyczna, a ta fajnie mi się dopasowuje do twarzy. Dobrze, przypomnę Wam jeszcze, że linki macie na dole do tych produktów. Ja powiem Wam, że jeszcze jestem ciekawa tych pędzli do nakładania, do oczu po prostu, do nakładania cieni i chyba sobie kilka kupię, żeby po prostu je przetestować, a pędzelki mi się przydadzą, bo
Na studia, wiadomo, jak będę miała wizaż, to mam zaledwie kilka pędzelków, a brakuje mi jeszcze kilku takich do wykończenia mojego makijażu oka. Także muszę się głęboko nad zakupem tych pędzelków zastanowić, ale myślę, że się skuszę co najmniej na 3, tam już kilka sobie właśnie upatrzyłam. Także kochani, wszystkie linki macie w opisie, ja się z Wami żegnam i pa, pa!